jesteśmy starsi, bo dzisiaj 92. urodziny Radia Poznań. Można powiedzieć, że z tej okazji też przygotowałam pierwsze pytanie do naszych gości. Przypominam, Łukasz Bigus, prezes klubu sportowego Koziołek Poznań oraz Szymon Krzyżaniak, młody piłkarz, bo rocznik 2009, są moimi gośćmi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Łukaszu, najmilsze takie wspomnienia związane z Radiem Poznań? Z czym są związane? To pewnie będzie możliwość słuchania radia gdzieś tysiące kilometrów stąd i dotyczyło to oczywiście transmisji meczu Lecha Poznań. Człowiek był odcięty od świata, od mediów i kiedy wreszcie udało się dostęp do internetu zdobyć, to było kilkanaście lat temu, no to pierwsze co to człowiek szukał tej transmisji właśnie z meczu kolejorza i to pewnie było takie fajne uczucie, tym bardziej, że było to, tak jak powiedziałem, parę tysięcy kilometrów stąd. No to jednak jest taki bardzo miły nasz tutaj radiowy akcent. Ja mam ze sobą, dostałam szalik, proszę Państwa, taki szalik, który zawsze jest nieodłącznym elementem podczas spotkań piłkarskich. 10 lat KS Koziołek Poznań. No tak, no to kiedy ta wielkie to wydarzenie? To już niedługo. To było 5 lat temu, tak? Nie, to już... dziesięciolecie obchodzimy właściwie przez cały rok, chociaż prawda jest taka, że kilka tygodni temu mieliśmy wielki tort dla wszystkich naszych zawodników, kibiców, gości, gdzie otwieraliśmy rundę wiosenną. Klub powstał 10 lat temu. Przez te 10 lat przewinęło się około 1000 zawodników przez nasz klub, wielu trenerów, wiele roczników, wiele zespołów. Myślę, że przez nasze imprezy, które my organizujemy, to już pewnie w kilka tysięcy uczestników. Przypominam sobie, że chłopcy, którzy biegali jako 8-9-latkowie te 10 lat temu po boisku na Śródce, bo tam trenujemy, oni dzisiaj ocierają się albo trenują, albo grają nawet w reprezentacji polskiej. No to są takie sukcesy, małe pewnie w świecie futbolu, ale dla nas to są ogromne kroki ku temu, żeby nasz klub był profesjonalny. Szymon, a ty jakie masz marzenia? Kim chcesz zostać? Zostać pomocnikiem. I co robisz? Codziennie trenujesz? Znaczy się, jak jest dobra pogoda, to zawsze wyjdę na dwór. A od kiedy zabrałeś się tak bardzo poważnie za treningi? Koło rok temu. I to był twój pomysł, czy może tata cię namówił, albo mama? Ja sam chciałem grać w klubie piłkarskim, ale tata mi pomógł wybrać dobry klub. Mam takie wrażenie, że aż takiej dużej motywacji ci młodzi chłopcy chyba nie potrzebują. To prawda, że ci najmłodsi chłopcy nie potrzebują tego, żeby ich pchać do sportu, bo oni sami chcieliby grać w piłkę, chcieliby być jak ci Lewandowscy, Piątki i tak dalej. Pewnie im są starsi, tym trudniej, bo wiadomo, przychodzi wiele innych zainteresowań, też. Tak, obowiązków. Dlatego pewnie też te zespoły najstarsze najtrudniej utrzymać, ale jeżeli ktoś prowadzi szkolenie w sposób profesjonalny, no to może mieć takie sukcesy jak choćby awans do Ligi Wojewódzkiej. Tak nam się udało. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni zespół, który gra na tym szczeblu, a może jeszcze wyżej. Ale to prawda, że tych najmłodszych zawodników nie trzeba motywować. Oni na boisku są pierwsi i ostatni z tego boiska schodzą. No właśnie, jak prezentuje się ta najmłodsza kadra, będziemy mogli zobaczyć już w najbliższy weekend, bo to 27 i 28 kwietnia wielkie spotkanie sportowe. Tak, w najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę, na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego, to jest przy ulicy Gdańskiej w Poznaniu, odbędzie się 10. już edycja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego kategorii U9 Marathon Cup. Ta impreza, czy w tej imprezie wezmą udział 32 zespoły. Impreza ma, tak jak powiedziałem, rangę międzynarodową, czyli mamy dwa zespoły z Czech, to jest Slovan Liberec i Banik Ostrava. To takie firmy pewnie uznane już, bo to są zespoły najwyższej klasy rozgrywkowej w Czechach, plus trzy zespoły z Niemiec, no i pozostałe drużyny z całej Polski. Również Lech Poznań zagra, Warta Poznań zagra tutaj z tego naszego lokalnego podwórka. Na pewno szykuje się pełna emocji impreza dla najmłodszych piłkarzy, ale zapraszam oczywiście wszystkich kibiców, którzy chcieliby zobaczyć, że ci młodzi zawodnicy, że im nie brakuje i umiejętności, i zaangażowania, i nieraz pewnie te akcje na boisku będą jeszcze ładniejsze niż to, co widzimy przy bułgarskiej. No właśnie, jak się przygotowujesz do tych zawodów?
Mam treningi. Teraz będę, w ten czwartek będę miał trening z rocznikiem młodszym, z którym będę grać właśnie w tym turnieju. I... A czujesz jakiś stres? Denerwujesz się troszeczkę? Nie. Bo bardzo bym chciał, żeby moja drużyna wygrała i chciałbym mieć z nią zgranie i się z nią już zgadywać. No, no proszę. No to czyli konkretne plany są. Czy po takich spotkaniach wyłapywane są jakieś niezwykłe talenty piłkarskie? Jak wy na to patrzycie? Spod jakiego kąta? To prawda, że część trenerów patrzy pod tym kątem, również tych czołowych klubów, jak choćby Lech Poznań, z którym pewnie mamy, z którymi mamy od jakiegoś czasu dobrą współpracę i jesteśmy klubem partnerskim Kolejorza, ale też trzeba pamiętać o tym, że wyłapywanie tych talentów ma swoje miejsce i ma swój czas. Za wcześnie nie jest dobrze, bo dziecko zostaje wyrwane ze swojego środowiska, ze swojego zespołu, od kolegów, których dobrze zna, trenera. Często to się też wiąże z dużymi obowiązkami dla rodziców, bo odległości na trening są dużo większe. Przecież znane są przykłady, kiedy dzieci były dowożone nieraz i setki kilometrów na treningi do czołowych klubów, więc pewnie jeżeli ktoś ma talent i ktoś ma być piłkarzem, to do takiego czołowego klubu trafi prędzej czy później, ale pewnie z naszego punktu widzenia i pewnie wielu trenerów powie, że jest na to odpowiedni czas i nie jest to jeszcze ten moment, kiedy oni mają 8 czy 9 lat. Mhm. No dobrze, no ale mamy utalentowanych piłkarzy, którym motywacji do gry w zdobywaniu bramek nie brakuje. No to dlaczego tak ostatnio jest kiepsko? Pewnie same sukcesy drużyn seniorskich, czyli mówimy tu pewnie o pucharach czy reprezentacji, to pewnie jest problem bardzo złożony. Praca u podstaw, praca w klubach, praca w związkach, ona będzie przekładała się na sukcesy później takich piłkarzy jak Szymon w przyszłości, miejmy nadzieję. Ale tak mówię, no to jest kwestia tego, żeby kluby były dobrze zorganizowane, żeby szkoliły na odpowiednim poziomie, żeby związek sportowy, tak jak Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w tej chwili, po zmianach, trzeba powiedzieć, że wiele dobrego zrobił dla wielkopolskiej piłki, wiele drzwi zostało otwartych, które wcześniej, z którymi wcześniej był jakiś tam problem organizacyjny. W tej chwili związek się otwiera na kluby, widać, że to on jest dla nas. I ta sytuacja będzie się poprawiała. Oczywiście, żeby były sukcesy w piłce seniorskiej, to trzeba kilku lat. My bolejemy nad tym, jak wszyscy kibice, że z pucharami żegnamy się w sierpniu, kiedy jeszcze z wakacji nie wróciliśmy, to już nas nie ma w pucharach, ale wierzę mocno w to, że któregoś dnia to my będziemy wiosną zdobywali puchary, może nie w Lidze Mistrzów, a może w Lidze Europy, kto wie. Szymon, a wszyscy twoi koledzy grają w piłkę? No nie, żaden z moich kolegów nie gra w żadnym klubie, ale... Ale tak wiesz, po szkole na przykład, na boisku, na osiedlu swoim, spotykacie się, żeby pograć w piłkę, czy ty jesteś taki jedyny? Znaczy, moi koledzy czasami do mnie przychodzą, żeby ze mną pograć albo no porobić coś ze mną, ale tak ogólnie to umiem grać w piłkę. No, to na pewno. Właśnie chciałam powiedzieć, że chyba każdy chłopiec chce zostać w przyszłości piłkarzem, ale to może tak nie do końca jest to prawdą. Czy dziewczynki również biorą udział w takich zawodach? Dziewczynki w treningach? Tak, dziewczynki biorą udział w zawodach. W naszym klubie są to dziewczynki, które trenują razem z chłopcami. Są w Poznaniu kluby, w których dziewczynki trenują osobno, są to osobne drużyny. U nas wygląda to trochę inaczej, zresztą w wielu klubach te dziewczynki mają szansę rywalizować i grać z chłopcami, tym bardziej, że przepisy pozwalają im na trenowanie i granie z chłopcami o 2 lata młodszymi, więc te przepisy są dostosowane do realiów, ale drużyny typowo dziewczęcej nie mamy. Mamy 10 zespołów mieszanych, nazwijmy, czy chłopców przede wszystkim, no bo to trzeba powiedzieć, że dziewczynek jest kilka w całym klubie, a tu mamy typowo zespoły chłopców, które od juniora, czyli od rocznika 2003, to jest junior młodszy, który za chwilę będzie kategorią tak zwaną B1, aż do najmłodszych, czyli do właściwie 4-latków. Te treningi odbywają się na Śródce w Poznaniu, przy ulicy Gdańskiej. Tam jest nasza baza, tam jest nasze biuro i tam realizujemy właśnie nasze
szkolenie piłkarskie. No to życzę, żeby ten klub stał się taką prawdziwą, największą kuźnią talentów piłkarskich, sportowych, jednym słowem. Również. I zapraszamy na zawody już 27 i 28 kwietnia. Tak, zapraszamy na naszą imprezę przy ulicy Gdańskiej, to jest Młodzieżowy Ośrodek Sportowy. Ta impreza rozpoczyna się w sobotę o 9, a przy okazji też pozwolę sobie zaprosić na nasze treningi. Nabór do klubu jest otwarty, ciągły, można w dowolnym momencie dołączyć. Zawsze też w pierwszą niedzielę września mamy taki nabór już zorganizowany dla wszystkich chętnych. Zapraszamy na naszą stronę internetową koziolekpoznań.pl. Myślę, że każdy, kto spróbuje, przyjdzie, to złapie to zaangażowanie, które mają tacy chłopcy jak Szymon, którzy trenują już od roku czy więcej. Szymon, a podpowiedz może naszym młodszym słuchaczom, dlaczego warto przyjść na te zawody teraz w sobotę i w niedzielę również? Może się tam dużo dziać i fajne akcje, mogą być ładne gole i dużo kibiców. No to ja trzymam mocno kciuki. Za ciebie i za twoich kolegów. W ogóle za wszystkich zawodników tego wydarzenia. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli pan Łukasz Bigus, prezes klubu sportowego Koziołek Poznań i Szymon Krzyżaniak, przyszła wielka gwiazda piłki nożnej. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na zawodach. Dziękuję.